Po co komu ten skoro żeby wysłać? Okej. Kolejny odcinek z SCP. No tak, martwoni. Lecimy. Ale jakieś takie gówniane te odcinki, nikt nic jakoś nie gada. Po co tworzyć SCP? Ja tam się dobrze bawię. Skoro można wysłać 4 zombiaki, to będzie no bo wszystkich zabijać, no to jasne. No już po świętach, no to... Nie jest po świętach, to wrzucam pierwszy dzień świąt, znaczy 25. Ten odcinek wchodzi 25, chyba że coś wstawię pomiędzy tylko te odcinki, ale wątpię. Znaczy musi wejść 23, 24, 25, dzisiaj będzie chyba 25 z tego, jeśli wrzucę, zależy czy wrzucę jeszcze coś między tymi odcinkami z SCP. Jest to możliwe całkiem, ale nie obiecuję, więc jeśli jest 25, to wtedy nie wstawiam żadnego odcinka pomiędzy, więc wszystko się zgadza. Więc no, tak to się prezentuje w tym momencie. Więc możemy teraz znaleźć sobie jakąś ulepszarkę, czy może wyjście, ale nie, no bardziej ulepszarkę bym sobie znalazł. Albo 012 też może być. Dzięki temu weźmiemy sobie kartę, żeby uciec z tej gównianej sytuacji. Lecimy! Świąteczny update. Volume 3. Volume. Cześć. Dzień dobry, AB. Poczekaj, mam dla ciebie... Chodź. Coś co zgadza świąt. Co masz dla mnie? Dobra, chodź. Po pierwsze, wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Życzę tobie wszystkiego... I chcesz mnie zabić? Żeby cię... Nie. I ofiaruję ci tą latarkę. Ale prezent. A teraz pokażę ci sztuczkę. Raz, dwa, trzy, twoja stara to gej. Dobra, idę sobie. Ale to zrobił. Nie spodziewałem się tego. Ale skąd miał kartę? Ale ładne tutaj. Adrenalin. Apteczkunia. Kolejna karta. Nie potrzebuję. Zamknę tutaj, żeby sobie myśleli, że nic tu nie ma. Nic więcej nie ma z tego co widzę. Dobra, więc możemy sobie lecieć do Heavy. Może użyjemy sobie adrenalin? Nie wiem czy używać adrenalin. Na razie pobiegniemy sobie do Heavy. Spróbujemy zobaczyć co tam w Heavy się nam znajduje. Miejmy nadzieję, że nie pojawi się tu 323 scypeki, które chcą mnie zjeść. Muzyka w windzie. Ale mi uwiera ta czapka świąteczna. Znaczy, no mikołajowa czapka. Dobra, lecimy. Lecimy. Dobra, może wstrzyknijmy sobie na wszelki. Na później i weźmy sobie przy okazji apteczkę. Żeby mieć na później. A teraz musimy znaleźć klatkę 096. Ochroniarzy jak nie było, tak nie ma. CI-ów jak nie było, tak nie ma. Więc w sumie to tak połowicznie jest dobrze. O, nawet lepiej. Ponieważ mamy dzięki temu kartę ochroniarza, znaczy ochroniarza, lieutenant tego, porucznika. Mamy piłeczkę. Możemy rzucić piłką w kogoś. Jeśli ktoś będzie się stawiał, możemy rzucić w niego piłką. I wtedy wygramy. Na pewno. Tak będzie. Dobra, więc poszukajmy sobie teraz entrance'a. Nie mam po co tego włączyć, ale ktoś ten szedł. Możliwe, że byli to ochroniarze, więc możliwe, że zaprowadzi mnie to do entrance'a. Więc przebiegnijmy się. Jest kolejna apteczka, ale nie potrzebuję. Skoro nikt jej nie zabrał, to możliwe, że to były SCP-ki, które tędy szły. Klatka 106, tego do nas nie interesuje. Okej. Więc idźmy sobie kolejnymi otwartymi drzwiami. Może tutaj coś znajdziemy. O, 079. Tutaj raczej też nie chcemy iść. Możemy być dalej. Ojej. Tego pana też nie chcemy mieć. Tego pana sobie podziękujemy. Ewidentnie ktoś za mną biegnie. Kurde, cały czas za mną idzie. No nie, jaki on jest szybki. Dobra, mamy entrance'a. Podamy stąd. Nic bardziej mylnego. Uciekamy. Gdzie jest wyjście? Gate B. To jest ta chwila, w której spierniczymy. Żegnaj, frajerze! A jestem MTF-y weszły. Easy. Dobra, spadamy stąd. Witaj! Witaj, co tam u ciebie? O, nic. Biegnij. Pierwszy wyrzuć rzeczy. Dobra, uciekam. Wyrzuć rzeczy pierw. Bo chcę cię okraść. O nie, zanim tu wejdziesz, odpowiedzieć na jedno ważne pytanie. Jakie? Ile lat w tym roku będzie miał Jezus Chrystus? Ile lat? W tym roku? Lat? W 2019. Roku? Dziękuję, możesz przejść. O, easy. Zła odpowiedź, dawaj karty. No i takie świąteczne quizy to ja rozumiem. Dobra, co mnie okradacie już? Wy kurde, wypatusy. Cygany. Cygany. Ja bym go zakupił. Doświetlony. Doświetlićcie. Panie Klapku, ja bym go zakupił, jakiś podejrzany jest. Tam jesteście podejrzani. Wasze życie jest podejrzane. Wcale nie mam w sobie narkotyków. O nie, no i widzicie, sami okłamujecie świat. Oj, 049 tu był jak coś. Oj. Nie martw się. Granat do windy poszedł. Co? Ri! Dobra, jednak idziemy gate'em A. Czekaj, czekaj. On teraz myśli, że idziemy gate'em A, a tak naprawdę wrócimy tu. Szkoda, że w weselu tylko zima jest. Co? Szkoda, że na dworze tylko zima jest. No. O nie, on tu dalej jest. Dobra, możemy ich wypuścić. A żegnaj. O kurde. De kurna! Chciałem powiedzieć kurna i kurwa. O nie, najgorzej na świecie. Pamiętaj, pierwsza wolna, bo co za jest. Co za... mi zostawiłeś, jak ci jasny. Co za typ. No nie wierzę, zostawił mnie. Widziałem ochroniarza w Heavy. O nie, zginę. Co, granat? Jak mi przykro, ojoj. No nie wierzę, wziął mi, zamknął windę. Zostań tu. No poczekaj. O nie! A jedno Heavy po ochroniarze. Bier go. O, jakoś go nie wezmę. Dzisiaj w placówce, dzisiaj w placówce wesoła nowina. Ten śniegu SCP jeszcze bardziej się odbija. Pójdźmy wszyscy do placówki, powitajmy. Dobra. Dwie MT-nówki. Dźwięk zabijania przez nieśmiałko, to jakby Hubert po prostu wszedł w internet i wziął pierwszy lepszy dźwięk. To brzmi kusząco. Ja bym brał. Tak, darmowy. Za darmo. Albo Hubert wziął galaretkę i po prostu siadł na nią. Co? Mogło tak być. A wiesz, że galaretki kosztują? Kurde. Drożyzna. Taki aset to wiesz, tańszy. Ochroniarze. Ochroniarze. O, super. Gdzie, ciekawe gdzie mogą być, a ty byli gdzie? W Heavy, jesteś, no jestem w Heavy, bo widziałem jednego w Heavy. Ciekawe do kogo to było. O. No złapałem go, był hit, kurde. O! Dawaj go! O, dobra, nie masz szans. Bierę, go bierę. Bierz go. W lewo poszedł. Tutaj poszedł. Tutaj w prawo. Ojej, oj. Szukaj drugiego. O, jeden mam został. Szukaj, szybko. Jak się wbija we wszystkie drzwi? Oko. Kto zginie? Taki Patrick znów został. No to wychodzi. Where he is. Może pewnie jest w Warheadzie. O, może. Obstałem, że gdzieś w Heavy. A ty możesz przemieniać tych, kto zabije 9-6 czy nie? Nie, tylko swoich. Ale teraz on odradza grupowo? Znaczy, że może odrodzić kilku w jednym obszarze? Czy jak to działa? O, znalazłem go! Nie, teraz działa tak, że może jak umrze od czegoś innego niż 4 dziewiątki. Jest w Heavy przy Tesli. Właśnie idę do ciebie. Ginę. Dostał jeszcze na koniec. Kurde. Ajajaj. Najgorzej. O. Dobra, wchodzimy tam. O, moje ciało tam leży. No, moje ciało tam leży. Nie no, super. Dzisiaj w placówce, wesoła nowina. Ej, dobra, musimy kolędy zaśpiewać kiedyś. Ale nie ma kolędy. Że doktor Plaga, odrodził Dragonisza. O nie. Kurna! O, ucieka. 72 HP, zaraz umrze. Dostaje tylko wtedy 096, który ma 1800 HP. Oj. 3 na 2. Granat? Tak, na 2. Kur... Granatę. Jak wysadzają wszystko. Zdychaj. Oj. No prawie. Trochę zabrakło. Troszki zabrakło. 1300 i 21 HP. Trochę brakło. Kto to wygra? Czy MTF-y, czy jednak SCP-ki? No to jest pytanie. Dzisiaj w placówce wesoła nowina. 21 HP. Tak on jeszcze chodzi. Ojej, oj, no i padł. No i został tylko on. Kto to zwycięży? Chyba jednak SCP. Ojej, oj. Ojej, zabolało. A i został tylko jeden ochroniarz. Jeden ochroniarz versus... Patrix ochroniarz. Jeden ochroniarz versus Patrix ochroniarz, nie no. Jeden ochroniarz versus 096, który ma 800 HP. Który jest na, powiedzmy, jakieś 2-3 full auto. Ojej, chyba go znalazłem. I chyba awczy. O nie, najgorzej. Najgorzej na świecie. Czemu on awczy w takim momencie? No nie. Taka walka. O nie. No nie. Tym akcentem kończymy odcinek. Cześć, cześć. Kisielek.